Czy pamięta Pan swój pierwszy dzień w Stanach? Nie było takich obaw, że coś może się nie udać, że trzeba będzie wracać do Polski? Nie, absolutnie. Nie, strachu absolutnie nie pamiętam z tego okresu. Nie wiem, czy był w ogóle. Pamiętam, że jeżeli był strach, to jakiś, zaczęło do mnie dochodzić, że będę leciał do Los Angeles z Bostonu. Jakby ten, co to będzie, czy na pewno znajdę pracę. Mhm. Natomiast jak wylądowałem w Stanach, to było głównie doświadczenie szkoły, w przerwach to było doświadczenie kultury amerykańskiej. To był duży szok dla mnie bardzo i bardzo długo, wiele lat się dostosowywałem do tej kultury. Ale strachu chyba nie było. Skoro wspomniał Pan już o szkole, z czym różni się właśnie nauczanie, tak jak w Pana przypadku w Katowicach w Akademii Muzycznej, tak, a w Bostonie? Bardzo się różni. No, część różnic wynika z budżetu, jakim dysponują obydwie szkoły. Jest on nieporównywalny, bo Berklee to jest właściwie takie osiedle. Oni się cały czas rozrastają, mają pieniądze na to, żeby budować w środku miasta wieżowce i mają niesamowicie gigantyczną i bogatą infrastrukturę. Więc studenci mają dostęp do najnowszej technologii. Więc z takimi narzędziami wychodzą w świat. Cała edukacja polega nie na teorii, tylko na praktyce. Ja pamiętam, że wychodząc z każdych zajęć, ja nie tyle wiedziałem więcej, co umiałem coś więcej zrobić. Więc to było wspaniałe. A fakt, że działo się to w świecie muzyki, no to jakby wypełniało mnie kompletną radością. Mhm. A czy w Bostonie spotkał Pan na przykład wielu Polaków, którzy też zdecydowali się pójść w tę stronę? W Berklee ze mną studiowało chyba jeszcze dwóch. Mhm. Wówczas, teraz jest ich więcej, chyba ponad 10 na pewno z tego, co mi ktoś tam mówił. Natomiast tuż obok było Boston Conservatory, które teraz złączyło się z Berklee w jedną całość. Berklee połknęło. I tam studiowało również paru Polaków. Wówczas było takich 7 czy 8 bardzo, bardzo uzdolnionych ludzi, instrumentalistów. Mhm. Ciężko jest się przebić Polakowi w Stanach? Tak naprawdę jaka jest opinia o nas? Bo tak wiadomo, chodzą różne... Opinia o Polakach? Nie, ja nie miałem z tym za bardzo do czynienia. Ogólnie to jest... Inną rzeczą jest opinia o w świecie polityki międzynarodowej, a inną rzeczą jest opinia jednak na takiej mikroskali. To są zupełnie dwie inne rzeczy. Nie mogę odpowiedzieć, jaka jest opinia o Polakach. Natomiast czy jest ciężko się przebić Polakowi? Trudniej niż Amerykaninowi, przepraszam. Z tego względu, że Amerykanin, gdy skończy studia, od razu może iść pracować. Polak, gdy skończy studia, człowiek spoza Ameryki musi się męczyć z wizami. Ja miałem wizę pracującą najpierw, która mnie ograniczała do jednego pracodawcy, co w świecie przemysłu rozrywkowego nie jest, w świecie freelancerów nie jest to najlepszą sytuacją, więc to był szereg wiz, szereg wydatków i ukierunkowanie energii w beznadziejnym kierunku, ale jednak bardzo potrzebnym. I jednak to się Amerykanie od razu może pracować, człowiek spoza Ameryki ma trochę więcej trudności. To w takim razie jaką wskazówkę dałby Pan młodym kompozytorom, szczególnie w Polsce? Jakby być jak ten chomik, co idzie nie patrząc na to, co go spotka? Ja myślę, że jak się człowiek zamieni w takiego chomika, to wszystko mu się zacznie układać i moich rad nie potrzebują. Natomiast podążać za pasją. To jest takie bardzo może trywialne, ale prawdziwa rada. A teraz bym chciała nawiązać trochę od jazzu. Co łączy muzykę jazzową z filmową? To nie są dwa inne światy? Duża doza kreatywności. Mi jazz pomógł w świecie filmu, dlatego że setki godzin poświęciłem, tudzież nawet tysiące, ćwiczeniu na fortepianie, ale to było też ćwiczenie umysłu. To było ćwiczenie improwizacji, czyli takie ćwiczenie tego mięśnia, który jest odpowiedzialny za to, żeby bardzo szybko komponować. To było zgłębianie pod mikroskopem, jak powinna wyglądać dobra linia melodyczna, dobra linia jazzowa, która w pewien sposób się też przekłada na dobrą linię melodii w temacie jakimś, w jakimś motywie filmowym. Więc elastyczność, jazzmeni mają bardzo dużą elastyczność harmoniczną, myślenia harmonicznego, która bardzo się również przydaje w świecie filmowym. Natomiast jeżeli chodzi o samo użycie barw muzycznych, to są to absolutnie dwa różne światy. I ja, skończywszy Berklee, bardzo długo musiałem pozbywać się przyzwyczajeń harmonicznych i frazowych, które nabyłem właśnie szkoląc się w jazzie, a jakby uczyłem się, przeformatowywałem się na ten świat właśnie filmowy bardziej, który chyba ma więcej wspólnego ze światem muzyki klasycznej niż jazzem jednak na dłuższą metę. A skoro już mówimy o tym świecie filmowym, czy muzyka w filmie jest dobrą muzyką wtedy, kiedy jest niezauważalna? Kiedy jest tylko takim tłem? Ja zawsze przez pewien czas w ten sposób myślałem, ale chyba nie należy tak tego w tak szybki sposób podsumować. Natomiast jaka jest recepta? Na pewno nie powinna odwracać uwagi od tego, co się dzieje na filmie. Powinna być spójna, jedną całość. Kolejna rzecz, dobry akompaniator jakby dba o to, żeby wokalista dobrze wypadł, a nie pianista. Więc to jest taki trochę akompaniament tej historii, która jest opowiedziana w filmie. Więc dobra muzyka filmowa powinna na pierwszym miejscu być muzyką filmową, a później, jeżeli jest na to miejsce i warsztat kompozytorski, dobrze, jeżeli by miała wartości jako muzyka sama w sobie. Chyba tak to można na szybko podsumować. Natomiast... A co Pana zdaniem wywołuje większe emocje? Właśnie muzyka czy obraz? Da się jakoś to rozdzielić, czy jedno bez drugiego nie może tak naprawdę żyć? Nie, no to zależy, jak się stworzy obraz, bo są filmy przecież robione z założeniem bez muzyki i to jest po prostu taka koncepcja i ona musi się obronić, jeżeli taka była. Natomiast muzyka pomaga wziąć widza na taką podróż niewidzialnymi, nienamacalnymi. Bardziej rozwija wyobraźnię? Rozwija wyobraźnię, ale takimi kanałami emocjonalnymi, bardziej abstrakcyjnymi niż obraz i dialog. Co jest bardziej emocjonalne, to chyba każdy powinien sobie sam odpowiedzieć. Tak naprawdę słucha Pan muzyki w samochodzie, jadąc na przykład do pracy, czy w domu i w pracy. Nie ma Pan czasami dość, że jedyne, co chciałby Pan usłyszeć, to tylko i wyłącznie cisza? Nie ma takiego przesytu? Ja bardzo lubię ciszę, jak jest na nią miejsce. Przesytu, czasem jest. Ja tak naprawdę nie mam za dużo możliwości słuchania tej muzyki, bo w pracy, to pracuję, to nie mogę sobie puścić czegoś, żeby w tle leciało, jak komponuję, prawda? A poza pracą tak, w samochodzie lubię słuchać muzyki. Mogę słuchać muzyki w samochodzie. Jak sprzątam. To jest przeważnie domu, radio, czy ma Pan jakieś swoje mam kawałki? Mam dosyć dużo muzyki własnej, do słuchania, playlisty i iTunesy i... Jadąc samochodem radio. Słucha Pan swojej twórczości? O, nie. A właśnie skoro już mówimy o swojej twórczości i też Pan wspomniał, że nie oglądał Pan filmów ani seriali, do których Pan tworzył ścieżkę dźwiękową. A jak było z Wiedźminem? Jak na przykład musiał Pan już zagrać? Jakie to jest uczucie? Słyszeć swoją muzykę w tle? Wie Pan kiedy, w jakim momencie co będzie leciało? No to po części się skupiam na grze po to, żeby tam zabić takiego czy innego potwora, wypełnić jakąś misję, a po części myślę, tak, zwracam uwagę na tą muzykę, zastanawiam się, czy dobrze wyszła, czy mogłaby być lepiej. Na szczęście nie miałem żadnych uwag krytycznych do tego, co słyszałem. A jak ogląda Pan jakiś film, gdzie totalnie nie komponował Pan do muzyki, czy jest tak, że nie może Pan się skupić na przykład na fabule akcji, tylko cały czas słucha Pan tego, co jest w tle? Czy jest to dobrze zrobione, czy źle? Za pierwszym razem oglądam film dla filmu, dla muzyki. Jeżeli chcę coś zanalizować, to później drugi, trzeci raz sobie oglądam i wtedy już jakby znam treść, więc się nie muszę na niej skupiać. Natomiast zdarza się tak, że oglądam film i jestem za pierwszym razem pod wielkim wrażeniem muzyki. Bo zaczęło się właśnie od filmów, seriali, a dlaczego nagle zdecydował się Pan komponować muzykę do gier? Czy tam to nie było wystarczające? Ta muzyka do mnie sama przyszła trochę, tak. Znaczy, tak jak opowiadałem na na wykładzie poprzez ten zwiastun do Dark Souls, jak otworzyły mi się drzwi i te gry same zaczęły do mnie płynąć. Ja jakiś jestem do tego predestynowany, naturalnie czuję. Ja zacząłem grać w gry w tym samym czasie, co zacząłem grę na fortepianie, jakoś w wieku 5-6 lat, w 85 roku mniej więcej, czy 6, więc to jest coś, co ze mną było od bardzo dawna, więc może no, naturalnie to czuję. W 85-86 roku telewizja nie była jakaś wspaniała, prawda? Więc jakoś filmy rysunkowe oglądałem, pamiętam dużo, do których uwielbiam robić muzykę. Więc no, czym skorupka za młodu, nie? To jest taka sytuacja. Tak, trochę. To prawda. Bo komponował pan muzykę razem z Marcinem Przybyłowiczem. Tak. Proszę mi powiedzieć, czy lepiej pracować właśnie w duecie, czy jednak wolałby pan solo, totalnie indywidualnie? Czy ciężko się dogadać między sobą? Nie, jest ciężko, bo mamy razem ten sam cel. To jest takie moje niedawne odkrycie, że w grupie można naprawdę więcej osiągnąć niż w pojedynkę. Weźmiemy sobie duet, weźmy sobie Beatlesów, prawda, pod lupę. Jakby, gdy oni się rozpadli, na początku Lennon z McCartneyem robili muzykę razem, natomiast potem jak się rozpadli, moja opinia, to jest oczywiście tylko moja opinia, jest taka, że jakby oni wszyscy tworzyli fajną muzykę osobną, ale nigdy nie tak fajną jak ta, która była w Beatlesach. To jest tylko jeden z wielu przykładów. I mi się wydaje, że sukces muzyki do Wiedźmina leży w tym duecie? Leży w tym duecie, dlatego że każdy coś z zewnątrz przyniósł, prawda? Każdy ma inne doświadczenia i co innego wniesie do tej wielkiej uczty. No, jak to się mówi, co dwie głowy, to nie jedna. No tak. A czy nie obawia się pan, że będzie pan tylko zapamiętany dzięki właśnie twórczości do Wiedźmina? Bo to jest, tak najbardziej dzięki temu myślę, że to zrobiło wielki szok, szał i ogólnie gra Wiedźmin odniosła wielki sukces, udowodniła też, że Polacy potrafią zrobić coś też super. Tak. No, myślę, że nie tylko ta gra to udowodniła, ale... No na przykład Ida jeszcze, tak? No, na przykład. Nie obawiam się, nie myślę w tych kategoriach raczej. Myślę raczej co następnego. No właśnie, a co następnego w takim razie? Co następnego? No jakoś ciągnie się za mną gra Kursk dla polskiego studia Jujubi. Również jestem zaangażowany w projekt na bardzo wielką skalę, międzynarodowy. Gra AAA. Natomiast niestety podpisałem dokumenty, które zabraniają mi o tym mówić. Także, ale myślę, że w ciągu miesiąca świat się o tym dowie. No to czekamy z niecierpliwością. Ja również. Bardzo dziękuję panu za wywiad. Bardzo miło, dziękuję.